My jesteśmy w takim dosyć przyjemnym miejscu na śniadanku. W końcu jest przyjemne. Czy jak to było z tymi bachtami? 100 batów to jest 3 euro. 12 zł takie. Tak? 100 batów to jest... Nie, całe 12 zł. 100 batów to jest 12 zł. Kurde, w Malezji było łatwiej, bo wszystko było 1 do 1 z złotówką polską. To musimy trochę myśleć. A tu kurczę, trzeba myśleć. To boli. No, ale patrz tutaj, przed tym, przed biurem wycieczkowym, sobie normalnie drzewko z marihuaną rośnie. Tak? No, nie widzisz? A, to ten gościu, co u niego wczoraj byliśmy. No, kozak. Kozak. Trzeba go zjarać, żeby dał nam niższą cenę. No, zapowiada się obiecująco. Śmieszna taka akcja była, bo jak od razu płynęliśmy, to byliśmy bez pieniędzy, bez karty SIM i po prostu chodziliśmy jak te czubki i szukaliśmy naszego hotelu. Na szczęście ta wyspa nie jest jakoś specjalnie duża. Sytuacja była taka, że znaleźliśmy tam przypadkowo miejsce, gdzie moglibyśmy kupić karty SIM. Wchodzimy, a ziomek był tak upalony, że go pytamy się go, czy możemy zapłacić kartą. A ten tak, kartą... Nie, nie, tylko cash. No. Ogólnie jak nie macie gotówki, chcecie wybrać z bankomatu, to lepiej za jednym razem wybrać nawet bardzo dużą kwotę, bo niezależnie od kwoty zawsze jest naliczane 220 batów za jednorazową transakcję, jeżeli chcecie wybrać pieniądze. Tylko my popełniliśmy błąd i wybraliśmy... 220 batów to jest 25 zł, tylko? Nie wiem, ja nie przeliczam tego na złotówki. No wcześniej mówiłaś, że 100 batów to jest ile? To jest 2,70 euro. A, euro. 2,70. Dobra, nie będzie 3 euro. No to... 2,70. No to nie będzie 6 euro, że kasuję za wybranie. 6 euro za wybranie pieniędzy. No to dużo, nie? 30 zł około. To jest pół naszego noclegu, to jakby nie patrzeć. Naprawdę? Dziennego, no tak. O Jezu. To patrz, no. Jak wybieramy, to na grubo lecimy. Na grubo albo wcale. Ogólnie jestem szczęśliwa, że tutaj roti jest podawane na słodko. Więc jestem w raju, bo jest na słodko. Uwielbiam słodkie. Tak. Dlatego jestem z Piotrkiem, bo też jest słodziutki. To smakuje jak po prostu... Jak roti? Nie, jak takie ala ciasto, ala francuskie. Ni to francuskie, ni to takie jakby kruche. 50 batów. Z czymś słodkim. Czyli coś ponad Jurka. Thank you. Twoje lepsze. A tu moje z szyneczką i z serkiem. Generalnie ja mam lepszy gust, jeżeli chodzi o dobieranie jedzenia. Widać cię w okularach. Bo zawsze jak ja wybieram jedzenie, to jest lepsze od jej wyborów. Najlepsze. W 80% przypadków jest lepsze. I to też jest dobry wybór, bo to też jest lepsze. Dobra. Ekstremalna to jest normalnie. Na patykach z drzewa. Solnie poukładane. Przeplątane z poplątaniem. Nie ma opcji, żeby się nie trzymało przecież, nie? Jak jest?
Tak, jest właśnie. That was real deep shit, Marta. Deep as fuck. Okej. Okay. Idziemy. Nie. No dobra, starczy już tego. Widoku. Ty, NPC się zepsuł. NPC error wysyła. Nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. Nie? Stoję tutaj, no, niby, że przejść nie mogę. Kim ty jesteś? Boże, gdzie te kinowanie? Z kitu, nie? Jezu, jakie disconnection to było. Ja pierdolę. Dobra, możemy idźmy już, idźmy już. To było cringe. Idź, idź, ja zwracam się, proszę. Jak to? No trochę się wzięła. Zapuściła przez ten czas. No nie powiem, że nie. No i co, Żydzie? Idziemy już do picia. Picia? No, to czegoś chłodnego. No jesteśmy rozgrzani do czerwoności. Dosyć tego upokarzenia. Papaja salat. A ty co masz? Nudle z kurczakiem. Ale papaja piecze lekko, no. A wziąłem trochę ostro. Jakbyś powiedział, że chcesz spicy? To nie wiem, czy bym zjadł. Aż mi z nosa leci. Gdzie idziemy dzisiaj? Na ostatnią z plaż, na którą jeszcze nie doszliśmy. Tutaj, gdzie jesteśmy, są generalnie tylko 3 duże plaże bodajże. Maksymalnie może 4. I wczoraj zwiedziliśmy 2 z nich. W sumie na jednej jesteśmy praktycznie cały czas. A tą jedną dodatkową, którą zwiedziliśmy, to była Sunrise Beach. Sunrise, tak. Byliśmy na większości tutejszych plaż. A ta, z której teraz chcesz idziemy... Chcesz mnie zagadać, bo pod górkę wchodzimy, ty jęczo. A jak działa? No to popatrz. Jak działa, to możemy częściej kamerę wyciągnąć. Pod górki. Ale pokaż tą górkę. Ona się jeszcze tak ciągnie. No, także byliśmy na Pattaya Beach, bo to jest główna taka plaża. Tutaj blisko naszego hotelu. Wczoraj byliśmy na Sunrise Beach. I teraz idziemy na... No właśnie. Na jaką? Kolejny teścik, tym razem z Tajlandii. Tak naprawdę ja już sam nie wiem, czy ten napój pochodzi oryginalnie z Tajlandii, czy on jest malezyjski. Chyba jednak bardziej tajlandzki. Ale ty pijesz pomiędzy tymi palmami. Niegazowany. Po raz trzeci. Ale jakie to fajne buteleczki to są. Tylko Red Bulla takiego zwykłego piliśmy chyba z normalnej puchy, nie? Takie jak w Europie normalnie jest, jak w Irlandii jest. Tak, ale inaczej tak wygląda. Nie. Aha. Dobrze, idziemy, Piotrek? Tak. Tutaj tylko kobra żadna nie wyskoczyła. Albo jakiś lizardzik.
zobaczymy teraz, czy się opłacało przez te wszystkie chaszcze iść. No nawet sobie tutaj ktoś urządził camping, widzicie? Można. Ale jest zanieczyszczona ta plaża. Trochę jak na Cyprze. Wtedy co poleciliśmy też bardzo dzikie miejsce. Chociaż tam co prawda było fajnie na tyle, bo było dużo żółwi. To jest praktycznie cała plaża, nie? Spoko. Także, moi drodzy, jak idziecie na tą plażę, to koniecznie weźcie ze sobą coś na komary, bo tną tak skurczybyki, że ręczniczek, coś do opalanka i jest zajebista plaża generalnie, nie? Cycki można popalać. Można topless leżeć. No. Pad thai na śniadanie, pad thai na lunch i pad thai na kolację. Dobre. Bo czemu nie? No, dobre i pożywne. I tanie. Fajnie. Nie za ostre przede wszystkim, bo ale można na ostro. Tylko czy jecie pad thaia z orzeszkami? Ja na przykład nie lubię pad thaia z orzeszkami. O, lepiej. Ten. Takie intro. Ogólnie dzień na plus. Myślałam, że cały dzień będę w pokoju siedzieć i zdychać. Ale Piotrek mnie wyciągnął na plażę i fajnie spędziliśmy ten dzień, nie? Pituś? Zobacz, o, aktualizacja. Paznokcie nadal się trzymają. Kuri! Curry chicken. Nie, idziemy coś zjeść. Trzeba jakąś restaurację wyhaczyć dobrą z pad thaiem i idziemy jeść. A weź może ten... Ty, ale inne robale mi się tu... I'm a Barbie girl in a Barbie world. Like plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Everywhere. Imagination. Life is your creation. I tutaj mamy jakieś uliczki, które są za naszym hotelem. Czy tam prosto? Tu jest nasz hotel. Znaczy hotel. Motel? Hostel. Miejsce, w którym śpimy w każdym razie. I chyba już pokazywałem je wcześniej na kamerce, jak ono wygląda w środku. No ale co? Boję się tam oddychać w środku, bo wszyscy mnie słyszą. No, jak Piotrek tak świszczał wczoraj i oddychał i świszczał nosem, to ja go poprawiałam, żeby tak nie robił. I mu tak zrobiłam i już była cisza. Tak było. A tu jest balkon z naszego hotelu, na którym nasz właściciel naszego hotelu sobie sieje ziółko i robi z tego herbatę. Coconut, donut, tak. Denmark, 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 Coco. Okej, tu mam 40, tak? Ile tu masz? 6? To jest 100. Daj mi tam 100. 100? Okej, 100, yes. Coconut, donut, Denmark, Denmark.
będziemy stąd spierdzielać, ale słuchajcie, to było cudowne doświadczenie. Uciekamy, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie sytuację i mówcie, co chcielibyście obejrzeć w następnych filmach. A ja na razie oddalam się na spokojne miejsce, bo nie wiem, czy dojdę. Pa, 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 na razie, cześć, trzymajcie się, ciepełko. Hej, hej, hej.